Cześć, tu Maciek Kitas. Dzisiaj zapraszam Was na drobny unboxing gry, która przed chwilą do mnie dotarła, mianowicie gry Risen 3. Jest to edycja kolekcjonerska, niestety bez figurki, gdyż spóźniłem się nieco z zamówieniem tej gry i już edycji z figurką nie było, chyba żebym zapłacił naprawdę krocia na Allegro, więc sobie tę figurkę odpuściłem. Myślę, że ta gra będzie bardzo fajna, bardzo dobra, tak jak zresztą zapowiadały różne trailery, zapowiedzi, że będzie o wiele lepsza od pozostałych dwóch Risenów. A co znajduje się w środku tego pudełka? Sami zobaczcie. Edycja kolekcjonerska, jak widzicie, składa się z wielu tutaj elementów. Oczywiście pudełko, które jest otwierane w taki dosyć nietypowy sposób, gdzie te wszystkie płyty, wszystkie przedmioty się znalazły, więc myślę, że fajnie to gdzieś będzie wyglądać na półce. Można pochować też część elementów, które nie chcemy, aby były w jakiś sposób widoczne, przeznaczone do ekspozycji. Oczywiście instrukcja z kodem do gry, niestety jest ona po angielsku, z tego co widzę, dlatego, a nie, widzę, że jest w dwóch językach. Dwujęzyczna instrukcja. Otrzymaliśmy plakat z gry Risen 3. Ten plakat jest dwustronny, więc z jednej strony widzimy chyba to, co widzimy na pudełku, czyli naszą głównego bohatera walczącego z pochodnią w ręce, z mieczem, a z drugiej strony gościa, który bawi się w średniowieczny rodzaj krzesła elektrycznego. Walka magią runiczną, która w tej grze ma być właśnie powrotem do pierwszej części Risena, w której ta magia i w ogóle magia była bardzo w fajny sposób przedstawiona i żeby być magiem trzeba było naprawdę się postarać i chyba była to najdłuższa droga właśnie, żeby zostać tym magiem. Trzeba przecież było udać się do tego miasta portowego, następnie być właśnie w klasztorze. Tutaj mamy mapę z Risena 3. Z jednej strony jest plakat z okładką gry, a z tej strony mamy mapę. Tak ona wygląda. Almanach, czyli artbook z gry Risen 3. Wita nas piękny krokodyl i coś na kształt ryby głębinowej. Z jednej strony artwork, z drugiej strony obiekty renderowane, czyli screeny z gry. I tutaj jest coś bardzo fajnego, czyli płócienna ściereczka, na której jest wydrukowana mapa świata. Jest to ściereczka z mikrofibry. Raczej nie posłuży mi jako ścierka do wycierania monitora czy sprzętu komputerowego. Co mamy dalej? Pocztówki, które możemy wysłać koledze, aby go poirytować, że mamy grę Risen 3, a on jej nie ma. I oczywiście bardzo fajnie wykonany. Uwielbiam te pudełka Steelbox z grą Risen 3. Notabene fajnie mieć też taki wydruk na ścianie, zrobiony na właśnie blaszce metalowej. I to by było na tyle.